Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis. Drodzy absolwenci, pokładaliśmy w was wielkie nadzieje. Mówię pokładaliśmy nie dlatego, że zostały one zawiedzione, ale dlatego, żeby zaznaczyć, że ten proces jeszcze nie minął. No i żeby trochę zwiększyć waszą koncentrację. A więc ten proces jeszcze nie minął. Wciąż pokładamy w was wielkie nadzieje. Czy mam na myśli tutaj wyniki maturalne? Nie. Mam na myśli tutaj to, że nasze cele są dużo bardziej dalekosiężne. Wciąż pokładamy w was wielką nadzieję. Nie dlatego, że oczekujemy, że zaraz, za kilka dni osiągniecie jakieś super wyniki. Nie. Dlatego wciąż pokładamy w was nadzieję, że oczekujemy, że staniecie się wolnymi i silnymi ludźmi. A to jest praca na całe życie. Z tą myślą pracowaliśmy z wami i nad wami przez ten czas. I dlatego nasza nadzieja daleka jest zarówno od spełnienia się, jak i od jej porzucenia, bowiem jej cel jest wciąż jeszcze odległy. Nie oznacza to, że nic nie zostało zrobione. Wręcz przeciwnie. Każdy z was przeszedł tutaj w szkole, no i oczywiście poza szkołą, swoją własną drogą. Każdy zmierzył się ze swoimi ograniczeniami, problemami, trudnościami. Niektóre zostały pokonane, inne wciąż jeszcze czają się w odmętach waszej duszy i czekają na ten moment, w którym zaatakują, czekają na ten moment, w którym zemszczą się, czekają na ten moment, w którym będą mogły wam zaszkodzić. Czy to was straszy? Mam nadzieję, że nie, bo mam nadzieję, że przygotowaliśmy was na wszelkie możliwe boje. I bez wątpienia tak wiele takich bojów jeszcze będziecie musieli stoczyć. Bez wątpienia wiele jeszcze waszych wad i błędów będziecie musieli pokonać. Ale dlaczego nie poddajemy się? Dlaczego mamy nadzieję, że to wam się uda? Dlatego, że przez cały ten czas próbowaliśmy pomóc wam w tym, żebyście stali się wolnymi i silnymi ludźmi, a to znaczy, żebyście wasz rozum i waszą wolę odpowiednio rozwijali. Żebyście wasz rozum ukierunkowali niezłomnie i stale na prawdę. Żebyście byli gotowi do tego, żeby swoje życie do tej prawdy później dostosować. Żeby nie ulec jakimś tam chwilowym zachciankom, żeby nie pójść za rzeczami, które są proste, łatwe i wygodne, żeby zgodnie z taką siłą ciążenia, z taką grawitacją nie odpłynąć gdzieś tam w wygodnictwo, tylko żeby naprawdę rozumem się w swoim życiu kierować, szukać tego, co jest prawdziwe i na to swoje życie ukierunkować. Rozum, który rozpoznaje to, co jest prawdziwe i wola, która naprawdę to kocha i która jest gotowa przełamać jakieś swoje słabości, zachcianki, przełamać czy to chwilowe zachcianki, czy silne pragnienia, które rozpoznajemy jako szkodliwe, jako niepotrzebne, być może nie same w sobie złe, ale jako takie, które próbują się zrealizować w jakiś nieodpowiedni sposób. Zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby pomóc wam w ukształtowaniu waszego rozumu i waszej woli. Bez wątpienia wiele udało się zrobić, wiele sukcesów widzieliśmy. Widzieliśmy również wiele porażek, i tych waszych, i tych naszych, i będziemy ich jeszcze widzieli wiele w życiu, i tych naszych, i tych waszych. I tutaj kolejny bardzo ważny punkt. Otóż to jest kluczowa różnica pomiędzy dawną grecką mądrością, którą przecież tutaj szanujemy, a mądrością krzyża. Otóż Chesterton pięknie to zauważa,
że grecka kolumna, czyli antyczny świat, tak idealnie wyważony, idealnie dobrane proporcje, stoi tak idealnie niewzruszona ta grecka kolumna i porównuje to do takiego stoickiego ideału cnót, które polegają na tym, żeby znaleźć jakiś taki złoty środek, ale pojmowany tak czysto matematycznie, żeby nie być ani za bardzo pysznym, ani za bardzo pokornym, żeby za bardzo nie rzucić się gdzieś tam w ziemskie przyjemności, ale też ich sobie nie odmawiać, żeby tak szukać takiego matematycznego środka, tak jak taka kolumna, żeby była dobrze wyważona, potrzebuje właśnie takiego dobrego wyważenia, bardzo precyzyjnego wyważenia, żeby faktycznie była stabilna. Inaczej jest według Chestertona z chrześcijaństwem. Jak jest z chrześcijaństwem? Ano tak, że ono nieustannie się chwieje i wywraca, ale też nieustannie powstaje. I to stanowi paradoksalnie o jego sile, bo ta doskonale wyważona grecka kolumna jak raz upadnie, to już na zawsze pozostaje na ziemi. I tak ten ideał cnót, ten taki w uproszczeniu, nazwijmy to stoicki ideał cnót, polegający na takim, powiedzmy, złotym środku. On nie jest tak naprawdę złoty, bo żeby był złoty, to musi być w nim coś jeszcze, coś więcej, o czym też za chwilę powiem. Ale taki ich złoty środek, on jak zostanie zachwiany, to zwykle nie ma już możliwości, żeby wrócić z powrotem do tego złotego środka. Taki stoik, gdy już odpłynie w odmęty jakiegoś błędu czy grzechu, zwykle nie znajduje siły na to, żeby powrócić. W antycznej filozofii są pewne ideały, ale nie ma środków do tego, żeby te ideały naprawdę osiągnąć, a przede wszystkim nie ma środków do tego, żeby podnieść się z upadku. Jakich środków nie ma, żeby podnieść się z upadku? Co? O czym tutaj ksiądz mówi? Otóż, jeśli spojrzymy na ten katolicki ideał cnót, tutaj również mówimy o złotym środku, ale ten złoty środek jest pojmowany zupełnie inaczej. To nie jest matematyczny środek pomiędzy pokorą a pychą. To jest to, co rozum wyznacza w danej sytuacji jako ten złoty środek, jako to, co jest szczytem pomiędzy jakimiś skrajnościami. Tak, in medio stat virtus, cnota stoi po środku, tak, ale nie tak po środku, że wymierzamy sobie matematyczny środek i nie będziemy ani zbyt pyszni, ani zbyt pokorni, tylko dlatego, że w konkretnej sytuacji znajdujemy rozumem, rozpoznajemy, jak w danej sytuacji należy się zachować i to sprawia, że chrześcijanin może zarówno ubierać się w złoto i purpurę i szczycić się tym, że jest dzieckiem Bożym, jak i tym, że może ubrać się w wór pokutny i sypać swoją głowę popiołem i rozrywać swoje szaty i uważać się za ostatniego grzesznika. I nie ma w tym żadnej sprzeczności. I dzięki temu pozornemu rozchwianiu, które jest po prostu rozumowym dostosowaniem się do realnej sytuacji, dzięki temu, w cudzysłowie, rozchwianiu, katolik również bardzo łatwo może powstać. Bowiem nawet jeśli ta jego cnota, jego równowaga zostanie w jakiś sposób zachwiana, nawet jeśli wpadnie w błędy, to ma proste metody do tego, żeby powrócić. Ma proste metody, żeby odpokutować. Zawsze ten wór pokutny może założyć, zawsze do spowiedzi świętej może przyjść nieustannie, z grzechu może się oczyszczać. I ma do tego środki, żeby rozpoznać drogę powrotu. Ma do tego środki, żeby rozpoznać, co go skłoniło do upadku, co go skłoniło do zbłądzenia i żeby rozpoznać, jak na właściwą drogę wrócić. Wszystko to dzięki tej definicji cnoty, jako tego złotego środka, tego naprawdę złotego środka, gdzie za każdym razem rozum wyznacza, co jest w danej sytuacji słuszne i że jeśli zbłądziliśmy, to że należy powrócić w ten i w ten sposób. A więc nie jest to taka wizja cnoty, że to zawsze jest takie doskonałe umiarkowanie i jak je straciliśmy, można próbować jakoś do niego wrócić, ale w jakiś sposób zostało ono już zburzone, harmonia została już zburzona. Nie tak w tej wizji cnoty.
katolickiej wizji cnoty, gdzie zawsze jest możliwy powrót. I nie przez przypadek głównym symbolem chrześcijaństwa jest krzyż. To nie jest taka po prostu grecka kolumna idealnie wyważona, tylko tam jest właśnie zderzenie, skrzyżowanie tych dwóch belek, skrzyżowanie tego, co ziemskie z tym, co niebieskie, skrzyżowanie tego, co wertykalne z tym, co horyzontalne. Jest to zderzenie różnego rodzaju skrajności, które spotyka się w jednym punkcie i on również, ten krzyż, symbolizuje tą cnotę, która jest takim zderzeniem różnych skrajności. Właśnie tak jak na przykład w tej pokorze zarówno złoto cesarza i w ich chwała dziecka Bożego, jak i pokora i wór pokutny tego samego cesarza. To są dwie skrajności, które zderzają się, spotykają się i dopiero one tworzą ten całkowity obraz, dopiero one tworzą prawdziwą cnotą. To sprawia, że powinniśmy z ufnością patrzeć w przyszłość. To sprawia, że nawet jeśli wiemy, że grzechy popełnialiśmy i błędy popełnialiśmy, nawet jeśli wiemy, że czyha na nas mnóstwo zagrożeń, to nie musimy być jak taki Herkules, który wszystkim zagrożeniom na pewno musi sprostać, bo jak nie, to zginie, tylko mamy tą ufność, że tak, zrobimy co możemy w tej walce, ale zawsze możemy wrócić, zawsze możemy do spowiedzi świętej przyjść, zawsze możemy się z naszych grzechów oczyścić, zawsze możemy za nasze grzechy pokutować. Ufność i nadzieja. Bóg, który do samego końca za nami podąża, idzie po to, żeby nas do zbawienia doprowadzić. I z tą myślą was dzisiaj, nasi drodzy absolwenci, zostawiam. Z tą myślą o nadziei, o tym, że wiele wypracowaliśmy, ale wiele jeszcze do zrobienia pozostaje. Ale nie musimy tutaj być Herkulesem, który z całą pewnością cały ten ciężar uniesie. Nie. Musimy być katolikiem. Musimy być jak drugi Chrystus, który krzyż swój dźwiga i który pod tym krzyżem nieraz upadnie, nieraz się zachwieje, ale który nie dźwiga tego krzyża sam, który dźwiga ten krzyż razem z samym Stwórcą tego świata i ten Stwórca zawsze będzie obok, żeby go podnieść, żeby mógł tą swoją drogę krzyżową dokończyć. A końcem drogi krzyżowej oczywiście jest i zmartwychwstanie, i w niebo wstąpienie, a więc ten niebiański triumf i radość, szczęśliwość samego Boga, samej Trójcy Przenajświętszej. I obyśmy się tam wszyscy spotkani. Amen. Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis, in tua seclausit viscera factus homo, vera fides genitrix, purgavit crimina mundi, et tibi virginitas inviolata manet, te matre pietatis opem te clamitat orbis, subvenias famulis, o benedicta tui. Gloria magna Patri, comparsit gloria nato, Spiritui Sancto, gloria magna Deo. Amen. Virgo Dei genitri, quem totus non capit orbis, in tua seclausit viscera factus homo, vera fides genitri, purgavit crimina mundi, et tibi virginitas inviolata manet, te matre pietatis, o
scopem te clamitat orbis, subvenias famulis, o benedicta tuis. Gloria magna patri, comparsit gloria nato, Spiritui Sancto, gloria.